Zapraszają Państwa do lokalu Frydery. Frydery, gdzie była ta ostatnie pożegnanie Sypa, prawda? I będzie film Bogdana. Daleka, Droga na Zachód. Na Zachód. O, piękny film, którego nie wszyscy Państwo znają. Ja tylko jedno zdanie, kończy się wojna. Ostatni transport broni zostaje przekazany na front. Wojna zrobiła okrutne spustoszenie, nie tylko w ziemi, ale w sercach ludzkich, w najbardziej czułej tkance, w materii, czyli w człowieku. Ale Poręba nie byłby Porębą, gdyby nie powiedział, że na końcu wszystkiego jest źdźbło nadziei i to, co naprawdę cenne, czyli ten rdzeń, ten pierwiastek humanizmu, jest po prostu nieśmiertelny. I o tym jest film. I bardzo zapraszam serdecznie. Mogę dodać, bo akurat w tym momencie tak przypomniałam sobie fragment mojej rozmowy z Bogdanem. Kiedy po kolejnych przegranych wyborach dla nas Polaków mieliśmy nadzieję, że te wybory coś zmienią. No niestety przegrane. I ja pamiętam moją rozmowę z nim, który był, no nie ukrywam, takim moim mentorem. Ja mówię, Bogdan, powiedz mi, czy dla nas jest jeszcze jakaś nadzieja? A Bogdan tak się zamyślił i mówi, tak jak w hymnie polskim. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. I to było mottem jego życia. Właśnie Polsko, ojczyzno moja, tobą tylko żyłem. Więc to było w nim i w mojej pamięci właśnie tak pozostanie. No. Myślę, że my powinniśmy być kontynuatorami jego dzieła, jego idei, jego polskości, jego przywiązania, patriotyzmu. On by się cieszył ze tych zmian, które my przeżywamy obecnie. Jeszcze gdzie ta książka jest do nabycia? Tak. Nie, no, książka jest do nabycia, jeśli chodzi, jeżeli ktoś, bo to nie... Myśli. Trudno tu mówić książka jest o tyle ważna, że jest to jego księga życia. Więc krótko mówiąc, Fundacja Polskie Gniazdo, jeżeli internetem, no to fundacja@polskiegniazdo.pl. A jak ja zresztą będę, to można się do mnie. Ja miałem zabrać i zapomniałem, także... Jeśli można jeszcze kilka słów, proszę powiedzieć o panu Bogdanie. Głośno. Wydaje mi się, że pan Bogdan miał niezwykły instynkt historyczny. To znaczy zawsze dostrzegał takie momenty przełomowe i wiedział, co jest dla Polski ważne. My żeśmy się spotkali w 2002 roku, kiedy było przygotowanie do referendum unijnego, wtedy w stowarzyszeniu Nie dla UE, pan Bogdan sobie zdawał sprawę, jakim niebezpieczeństwem jest wejście Polski do Unii Europejskiej na tych warunkach, jakie proponowano. Był także wielkim orędownikiem powiedzenia prawdy o stosunkach polsko-rosyjskich. Pomimo, że był człowiekiem kresów doświadczonych przez konflikty polsko-rosyjskie, to wiedział, kto jest rzeczywistym sprawcą tych konfliktów między Polakami a Rosjanami. I sądzę, że w obecnym momencie jest bardzo ważne wyjaśnić i kontynuować to jego dzieło. To znaczy dzieło, które każe pogodzić się Polakom i Rosjanom bez pośrednictwa trzecich narodów i zbudowana prawdziwego sojuszu słowiańskiego w tej części Europy. My to przeżywamy, obecnie. Ja chciałbym powiedzieć. Chce pan kilka słów? Tak. Dobrze, dwa słowa. Pierwszy? No, ty pan to widzę. No. Adam Szymański. Ja z Bogdanem znałem się 16 lat, powiem krótko. Przede wszystkim zaskoczył mnie swoim najpiękniejszym patriotycznym filmem Hubal. Oglądałem go prawie zaraz, jak powstał w roku tam 73. Z ojcem poszedłem na ten film i ogromne wrażenie na mnie wywarł. Powiem szczerze, nie było osób, która by łzy nie uroniła. Krótko powiem. Niektórzy bardziej, prawda, którzy mniej.
każdym bądź razie jest to najpiękniejszy film, który do tej pory nie ma sobie konkurencji w tej dziedzinie, krótko mówiąc. Nie? Marzyłem o tym, żeby Bogdana poznać kiedyś. I poznałem go 16 lat temu. W bardzo krótkim czasie zaproponował, żebyśmy przeszli sobie po imieniu i tak dalej. I powiem szczerze, on nie ukrywał, że należał do partii. Zarzucają mu, że należał do organizacji Grunwald. Ale proszę Państwa, nie sztuką jest mówić o Polsce, bronić Polski gdzieś tam w kąciku, prawda, gdzie nikt nie słyszy, ale właśnie w tej partii, która Polską rządziła. Tam starać się o Polskę. Tam przekonywać ludzi, prawda, kolegów, nawet inaczej myślących, że warto dla Polski pracować. Że warto Polsce służyć. Właśnie tam, właśnie w tej partii walczył o Polskę. I to jest odwaga. Później oczywiście on nie ukrywał tego. Ja go, że tak powiem, wprowadziłem do kręgu starszo-harcerskiego tych, no, imienia księdza Jerzego, to jest krąg harcmistrzów, prawda? To on o tym od razu powiedział do Kazimierza Zielińskiego, harcmistrza Kazimierza Zielińskiego. Od razu o tym powiedział, o tej partii, o wszystkim, o tym, prawda, o Grunwaldzie. I powiem szczerze, że gdy występowaliśmy właśnie publicznie i tak dalej, to on nie wstydził się powiedzieć do naszego właśnie drużynowego i chorążego, powiedzieć: Kazik, muszę iść do spowiedzi. I po to, by przyjąć komunię. Na kolanach przyjmował. Nie wstydził się tego, że był katolikiem, był dumny z tego, że był katolikiem. I proszę Państwa, szkoda takiego człowieka, że po prostu wszystko robili ci rządzący, żeby właśnie nie mógł służyć Polsce, ale on robił to, co mógł. I muszę Państwu powiedzieć, oczywiście też go zaprzyjaźniłem z moim bardzo dobrym znajomym, biskupem krakowskim, z którym się znałem do chwili pogrzebu, tylko 55 lat. Domek jego jest tu obok, niedaleko, stoi naprzeciwko mojego niezwykle skromnego domku. Jego domek też jest skromny. Przyjaźniłem się nie tylko z biskupem, ale i z jego rodzicami. Jego rodzice byli na moim domu, moi rodzice bywali tam, bywaliśmy razem na imieninach pani Olimpii Kraszewskiej, czyli jego matki i tak dalej. W tej chwili w jego domu rodzinnym mieszka mój brat bliźniak. Ja chcę tylko Państwu jeszcze powiedzieć na sam koniec, żeby nie przedłużać, bo można było długo mówić o Bogdanie, że Bogdana postawa w moich słabych chwilach, że tak powiem, kiedy prawie człowiek wątpił, to podtrzymywała moją nadzieję, dodawała mi ducha, dodawała mi skrzydeł, że warto dla Polski pracować i taki będę i taki pozostanę do końca. Jak ktoś mówi, póki mnie, że tak powiem, opatrzność nie powoła z tego łezpa dołu. I chcę Państwu jeszcze powiedzieć, wspomnieć jedno ostatnie zdanie. Niezwykle cenię sobie pana Kazimierza Węgrzyna, który napisał wiersz właśnie dla Bogdana Poręby na 75-lecie jego urodzin. Tak. Jeśli Państwo pozwolą, ja ten wiersz przytoczę tutaj. Wiatr stoi nad światem, wciąż szarpie sztandary i łopocą niespokojnie ponad naszą głową. Gdy wróg rzuca zdradliwie popiołem po oczach, my musimy zachować niepodległe słowo. I wzrok orli i czujność, mądrość i odwagę, bo droga wciąż daleka i krew rosi ziemię. Mamy w sobie tę pamięć, co przerasta groby i dumę, że piastowskie wydało nas plemię. Słowo musi jak kula docierać do celu i trafiać prosto w serce w imię zmartwychwstania. Być rycerzem kultury to zaszczytna służba. Być szalonym majorem to polskie wyzwania. Będą nas mściwie szarpać i obcy, i swoi, i niejedno rekwijem zabrzmi znów na nowo. Coraz dłużej trwać będą apele poległych i płakać będzie za Polską niepodległe słowo. Będziemy jak drzazga w polskiej świadomości, co będzie bolała jak kiedyś ciosknuta. I niezmiennie szeptany różaniec tęsknoty, że w krzyżu ojczyzny Polonia restituta. Niech Polska, nasza matka, czasem nas przytuli.
Czekamy na jej miłość, a nie chłód pomników. Polskie drużyny strzeleckie niech mierzą do wrogów. To ku chwale ojczyzny, panie pułkowniku. To słowa do pana Poręby. I proszę państwa, jest i ostatnie zdanie. Bogdan napisał książkę Obronić Polskość. Tam jest, że tak powiem, słowa dla mnie jednego z największych Polaków i mądrych ludzi, patriotów, choć jest to kapłan, ksiądz Czesław Bartnik. Takiej słów o ludziach nigdy nie czytałem. Właśnie takiego, takiej bym powiedział, wypowiedzi. Jesteś najbardziej kryształowym patriotą. No nie znam dokładnie, prawda, nie potrafię tego dokładnie powtórzyć to, ale najpiękniejsze słowa, jakie można o drugim człowieku powiedzieć, to właśnie słowa księdza Czesława Bartnika. Najpiękniejsze. I za to jestem wdzięczny, ale co, to nawet nie wdzięczny. Za słowa prawdy. To są słowa niekłamane. Takim był Bogdan Poręba, mój jeden z najszlachetniejszych przyjaciół obok świętej pamięci już w tej chwili mojego najszlachetniejszego też przyjaciela Piotra Rodkiewicza. Też ich poznałem, obaj się znali. Też już mój przyjaciel Rodkiewicz nie żyje, zmarł 14 czerwca tego roku. Przewodniczący budowy pomnika Norwida. Obydwaj to byli moi najszlachetniejsi przyjaciele po moich rodzicach tu na ziemi. Dziękujemy. Dziękujemy. I jeszcze dwa słowa. Żołnierz przemówi. Tak. Spotkaliśmy się nad tym pięknym, artystycznie pomnikiem Bogdana Poręby. No więc ten artyst tego pomnika wyraża duszę wielkiego artysty, czyli Bogdana Poręby. On miał też taką piękną duszę, był pięknym mówcą, był poetą, był człowiekiem, który widział inaczej świat, piękniejszy świat. I jest wielka taka boleść, że bardzo wielkie osobowości, Polacy, którzy powinni żyć 150 lat, tak szybko odchodzą, nie zrealizując swoich marzeń czy swoich planów, albo oczekiwań otoczenia. On obiecał, czy marzył o tym, żeby nagrać film o generale Hadeszary. To pamiętacie na kamionku? Tak, spotkania. Tak. Teraz chciał nagrać film o Jedwabnym. Później ktoś mówił o serial. I to niemożliwe było. Ale jak w 2005 roku wygrał PiS i byliśmy u Sellina i my, przyjaciele Poręby, bez jego wiedzy chcieliśmy, żeby on, jako specjalista, mający władca telewizji w tym czasie, żeby dał Porębie nagrać coś patriotycznego, bo to jest wielki człowiek, który ma to wyczucie tego polskiego patriotyzmu. No, Poręba do partii należył, my tam go znamy, my wiemy o nim dużo. Co? To jest kryształowa dusza. Co można o kryształowej duszy mówić złego? Więc chcąc go uhonorować, bo on miał tą skłonność do munduru, jego ojciec był oficerem Armii Krajowej, więc tam kolejno awansował, tak? I na 70-lecie we Wrocławiu przegląd filmów. I mówi: panie generale, tutaj wypadało mi, żebym ja awansował na pełnego pułkownika. I wtedy w scenerii dosyć takiej niecodziennej, nie mieliśmy szabli, to jakiś kordzik mieliśmy harcerski i ta ceremonia się odbyła. No i pojechał do Wrocławia jako pułkownik i tam ten, no, miał sukces. Ale ja czułem tą jego miłość do orzełka, do ojczyzny, do munduru. I jak pamiętacie, na pogrzebie wpadliśmy na pomysł, żeby pośmiertnie awansować go w kościele na brygadiera, czyli generała brygady. Jak ja stukałem szablą i mówię w imieniu ojczyzny, zasługi dla ojczyzny, w budzeniu ducha narodu polskiego, nadałem ci stopień brygadiera. A z tyłu umówiony oficer odpowiedział grobowym głosem: chwale Boga i ojczyzny, panie generale. I to było, to piękne było, to było, wszyscy żeśmy to przeżywali, nawet ci, co to reżyserowali, też przeżywali, że łza mu się wokół kręciła.
ale niestety wielkie osobowości, wielcy Polacy nie mogą się wybić. Ja dzisiaj byłem na w Otwocku na odsłonięciu tablicy i nadania ulicy Puklińskiego. Tak, wielkiego tak, Polaka. To nie wie, ja znam, bo ja byłem w wojsku w tym czasie i znam. To w wojsku była część kadry, która była, nie porzuciła patriotyzmu, nie porzuciła wiary, tylko oddana była, nie uległa indoktrynacji. I takim był Kukliński. I teraz na ścisłe grono, na sympozjum zamknięte, mnie nie wpuszczono. A ja organizowałem przyjęcie jego prochów w Warszawie na lotnisku. Tam niektórzy byli wtedy. No. Więc, a zobaczyłem tam ludzi, przynajmniej z 5 ludzi Kiszczaka. I Pejsaty. 15. Więc, no niestety, no musimy się wybić. Po prostu nie mamy innego wyjścia Polacy, tylko musimy się mądrze i przebiegle wybić. Bo będą takie istoty jak on, będą nie zrealizują swoich wielkich celów. I no, musimy nad tym główkować. Także chciałem ci po prostu, Bogdanie, powiedzieć, że to, o czym ty myślałeś, ja staram się to robić. Cześć twojej pamięci. Zapłać. Ja tylko ostatnie słowo, że zarzucanie, prawda, o tym przynależności do partii. Dziś ze swego czasu najpiękniejsze słowa powiedział Jan Paderewski. Stronnictwo powinno być jedno, Polska. I temu jedynemu będę służył aż do śmierci. Dziś, niezależnie od tego, jakie są partie, podział ludzi idzie na Polaków idzie tylko na dwie części.